Dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina 3. Nie wiem, nałapcie żapi, nawsadzajcie im słomek do życi. W dzisiejszym odcinku... Gdzie moje pieniądze? Dla odmiany, zamiast ciekawych tablic ogłoszeń, mamy w końcu jakieś zadania. Pięknie, dziękuję. Także... Ja, Kiara, syn Knuta. Czym prędzej, zaczynajmy! W poprzednim odcinku skończyliśmy sobie zadanie z Yennefer i Jeanem. I teraz idziemy... I teraz idziemy sobie... odebrać Umę? Być może tak, jest to na level 19. Zadania główne. Możemy zrobić w sumie to i pewnie później się cofnąć, prawda? Tak myślę, bo chętnie bym sobie zrobiła te zaległe rzeczy. Bo tak to wyprzedzamy dość mocno wszystko levelkiem. A widzicie, dużo nam się tutaj zebrało. Więc odbierzemy sobie tą Umę i myślę, że porobimy sobie później jakieś zadania poboczne. Tak, taki mam plan. Pierdolo, wódki jakieś nie masz? I super, Gerard zapalił świeczkę. Ej, białowłosy, też wyglądasz jak... Halo? A co to nam się świeci na kropki? Kutnik z rudnika przerypał wszystko z kretesem. Wysłać ludzi, żeby dług zebrali. Jak nie ma pieniędzy, zabrać karty. Z tym nawiedzonym dziadem z bękowego sioła więcej nie grać. Chyba rzeczywiście przeszłość widzi, bo skubał mnie do czysta. I to nam daje zadanie z Gwinta. To fantastycznie, bo nie zamierzam go robić. Porozmawiajmy. No. O Jezu, jakiś dziwny człowiek zajął miejsce barona, no cóż. Przychodzę zabrać Umę. Chyba chciałeś powiedzieć, że przychodzisz prosić o zgodę, żeby go zabrać. Teraz ja tu rządzę, więc... Nie będę o nic prosić, oznajmiam. Możesz spróbować mi przeszkodzić. Ale wtedy twoje światłe rządy skończą się przedwcześnie. Geralt, jaki niedelikatny. Myślisz, że się ciebie boję? Powinieneś. Dobra. Nie będę przelewać krwi z powodu jakiegoś ułomka. Idź do stajennego. Wyda ci go. I szerokiej drogi. Pięknie dziękuję. Pięknie dziękuję, Gerwant. Powiedz osobie pilnującej stajnie, że zabierasz Umę. No i dobra, no przychodzę zabrać co swoje i elo. Czemu nam się tutaj jakiś trup wyświetla? Patrzcie. Geralt, zostaw te cholerne świeczki. Czy to są jakieś rzeczy, które ja tu wcześniej zostawiłam? A w ogóle co się stało z tą Marysią, Zosią, czy tą inną taką, to co tutaj była? Wyewoluowała w chłopa w majtach? Ja nie wiem. Żarłeś kiedyś korę z drzew? Nie odjęł. Czy jak jecie korę z drzew, to wbijają się drzazki w jęzor? Nie wiem, dlaczego mnie to zainteresowało. Zabieram Brzydala. Nie ma takiej... Sierżant Ardal zezwolił. A przywieziecie go z powrotem? Nudno bez niego będzie. Nie sądzę. Znajdźcie sobie inne rozrywki. Nie wiem, nałapcie żapi, nawsadzajcie im słomek do życi. A co? Wiedźminy tak się bawią? Nie chcesz, żebym ci pokazał, jak się bawią. Otwieraj drzwi. Już. Geralt, co to za pomysł z tymi żabami? Ja pierdzielę. Cześć, mały. Ale ma ropniaki. To jest płotka. Zawiezie nas do Kermora. No, chodź. Pakuj go do wora i na plecy, Gerwan.
Jakie mają tam złote, kurde, klamki na drzwiach. To nie. Co do? Dość już wybuchów. Jedziemy. Zdaje się, że mamy gości. Nilfgaardzki koń bojowy. Czego chcecie? Cesarz jest z ciebie niezadowolony. To powinien poprosić o pomoc kogoś innego. Cesarz nie będzie prosił. Ani ciebie, ani nikogo innego. Jedziesz z nami do Wyzimy. Jesteś pewien? Nawet nie próbuj. Dobra, prowadź. Aż nawet nie będę tego komentować. Żyć mi chłop nie daje, no. Ludzie nie ufają mnie ludziom. W miastach często dochodzi do pogromów. No nieźle. Jakby się to już nie działo od Wiedźmina pierwszego. No i co, opierdzieli nas? A trzecia armia weźmie Banglen od zachodu. Kiwa paluszkiem, brzmy źle. Fufu, gdzie rapor? Wasza wysokość. Wywiad donosi, że załoga Banglean składa się głównie z najemników. Przekupstwo? Obędzie się bez strat w ludziach. I szybciej. Wydaj stosowne rozkazy, a potem wypływaj. Niezwłocznie. Czy to Jennifer nas zakablowała? Może my chcieliśmy później Wasza przyjechać. Wasza cesarska mość, Yennefer. Nie ściągnąłem cię tu, żeby wymieniać grzeczności. Złóż meldunek. Listownie mogłabym to zrobić. Hola, nie rozkazuj mi, jak wasza wysokość se życzy. A bądźmy... Fufu, przecież kogo innego wynajmie? No błagam was, no co? Nic nam nie może bez zrobić. Bez grzeczności tym lepiej. To proste. Nie jestem twoim żołnierzem. Nie jestem na twoich usługach. I nie będziesz wydawał mi rozkazów. Wolisz, żebym wydał rozkazy strażnikom? Rozejrzyj się, czekają na moje skinienie. Geralt. Melduj. Ten człowiek jest kluczem do odnalezienia Ciri. Daję ci 3 świeże tropy. Oferuję pomoc wywiadu i nadwornej czarodziejki. A ty zamiast córki przywozisz mi jakąś... Co mnie tu ściągnąłeś? Poklakę? Co za chłop? Lepiej dla ciebie, żeby to nie był koniec raportu. Słuchaj, szukam igły w stogu siana i to igły, która w dowolnym momencie potrafi się... To trudne, tak, zdaję sobie sprawę. I co z tego? Posłuchaj, dupę, jak taki cwany jesteś. Rządzę największym państwem, jakie widział świat. Prowadzę wojnę z północą. To mój problem? Dowodząc dziesiątkami tysięcy żołnierzy i w domu z korporacjami i szlachtą, które chcą wysadzić mnie z tronu. Więc nie żal się, że coś jest trudne, bo nie robi to na mnie wrażenia. Prześledziłem te 3 tropy, o których mówiłeś. Ciri pojawiła się wpierw na Skellige razem z pewnym elfim czarodziejem. Ale o tym więcej wie Yen. Wyśledził ich tam dziki Gon. Musieli uciekać do Velen. Tam ich ścieżki się rozeszły. Ciri była jakiś czas u barona, lokalnego watażki, który... Znam swoich lenników. Który pokierował ją do Nowigradu. Ciri wdała się w zatargi z półświatkiem, więc wróciła na Skellige. Tam spotkała swojego towarzysza. I dziki Gon. Musieli razem uciekać na morze. A następnego dnia ich łodzią przybił do brzegu on. Cóż, na wiele mi się ta wiedza nie zda. Ale przynajmniej wiem, że nie marnowaliście czasu.
Może jakby mnie tutaj na siłę przedwcześnie nie ściągał, to bym miała co więcej do powiedzenia. Samsa jest winien. Zamiast teraz badać sprawę, to siedzę na zameczku i mu opowiadam historyjki. Co za pajac. Ta pokraka może być twoją córką. Ciało Umy jest wytworem klątwy i kogoś w sobie skrywa. Umiesz odczynić to zaklęcie? Cóż, zrobiłam już szeroką kwerendę. Ale musiałabym znać formułę, której użyto, a to... Bafeil Elein Kedmilfolii. Gledivdorn Eptenate. Bundro Itne Iachus. Wiem od Jaskra. Ciri z nim o tym rozmawiała. Chociaż raz mnie pozytywnie zaskoczyłeś. Yennefer, ponawiam pytanie. Tak. Chyba. Ale muszę... Szczegóły mnie nie interesują. Geralt, wiele nie zdziałałeś, ale i tak więcej niż nieudacznicy z mojego wywiadu. Oto pół umówionej nagrody. Drugie pół dostaniesz, kiedy przyprowadzisz mi Ciri. O, hajs. Jakby mi był do czegoś potrzebny. Ja w tej grze nie upgrade'uję ekwipunku. Nie mam zamiaru jej tu przywozić. Niech tak będzie. Lol? Nie liczyłbym na to. To nie była prośba, Geralt, tylko polecenie. I dobrze ci radzę. Nie lekceważ go. Audiencję uważam za skończoną. Ale to chłop myśli, że ja ją kurde wsadzę do wora i tutaj przywiozę, bo on tak chce? Jakby ona ma też swoje nóżki i rączki, jeśli nie będzie chciała przejść, to nie przejdzie, no nie? Dzięki za wsparcie. A co się stało z twoim słynnym ciętym humorem? Byłaś pokorna jak studentka Aretuzy na kolokwium rektora. Po prostu wiem, kiedy mogę sobie pozwolić, a kiedy lepiej położyć po sobie uszy. W przeciwieństwie do niektórych. No i co? Uciął mi te uszy? Jesteś złośliwa wobec mnie, bo jestem tylko prostym wiedźminem. Naprawdę, Geralt? Teraz chcesz o tym rozmawiać? Pokłócimy się przy innej okazji i w sali, która ma mniej uszu. No dobrze. To jak możemy odczynić klątwę Umy? Musimy zabrać go do Kaer Morhen. A i Geralt. Wybacz, ale nie dam rady cię przenieść z Umą i Płotką, więc... Nie ma sprawy, pojadę konno. Nigdy nie lubiłem teleportów. Jakbyśmy już o tym nie wiedzieli, Gerwant. Zaczekaj. To prawda, nie powiedziałeś tego 50 razy każdemu. Może lepiej, żebyś ty go zatrzymała. Racja. Pudełko. Jadę. Chyba się teleportujesz, a nie jedziesz. Długie poszukiwania Ciri doprowadziły Geralta do wniosku, że kluczem... Czyli jeśli ona się teleportuje, to może użyć stwierdzenia jadę? Najbrzydszy człowiek na świecie, na którym ciążyła tajemnicza klątwa. Klątwę należało zdjąć, więc Geralt zabrał Umę w miejsce, w którym żyli najwięksi specjaliści od złych uroków. Do wiedźmińskiej twierdzy Kaer Morhen. Nice. Tydzień później, ja pierdzielę, tydzień jechał. I czaszka sobie tak po prostu, jak gdyby nigdy nic, leży na ulicy. Płotka. Jezu, jakie przydatne to akcji. Też tak chcę umieć. Chłopaki sobie odpuścili. No co, lata taki... widłogon, czy co to jest? To odstrasza innych. A wiedźminom to co? Przeszkadza. To Jennifer się po prostu steleportowała, no nie? I musiała tydzień czekać, aż Geralt tutaj długo dojedzie. Długo cię tu nie było. Za długo. Ale w sumie tak poczekać sobie tydzień u Wesemira. Jedzonko da, wódeczkę. Poza tym, że przeleciał mi nad głową widłogon? No spokojnie. Tylko pasażer się wiercił. A właśnie. Niech on się przyjrze.
Liczne deformacje, oczy, uszy, nozdrza. Zajęcza warga. A czy... A już, już, spokojnie. Cholera, Yennefer miała rację. Piękny to on nie jest. Yen już jest? A co ty myślisz, że teleportowała się tutaj tydzień? Sam też nie wyglądasz za dobrze. Gdzie się tak ubabrałeś? Co? A, o tym mówisz. Mieszałem wapno na zaprawę. Trzeba połatać mury, zanim się rozlecą do reszty. Sporo roboty. Zwłaszcza dla jednej osoby. Lambert i Eskel nie pomagają? Nie. Yennefer znalazła im pilniejsze zajęcia. Rozumiem, czyli już tutaj wszystkich porozstawiała po kątach. Miała tydzień na to. Yen już jest? Jest, a jakże. Oho, pokłóciliście się. Geralt, ja rozumiem, że to kobieta, no, jak to się teraz mówi, wyemancypowana. Ale czy maniery jej nie obowiązują? Teleportowała się i żadnego witajcie, tylko od razu będziemy odczyniać klątwę. Trzeba zrobić to i to. Eskel, Lambert, ruchy. A potem poszła do komnaty gościnnej i wywaliła łóżko na dziedziniec. To było dobre łóżko. To samo jej powiedziałem. Solidna dębowa rama, puchowy materac. Triss zawsze mówiła, że... A, pewnie o to poszło. Pewnie tak. Śmierć! Bo naprawdę nie rodzialcem. Mebli. Co planuje Yen? Też bym chciał wiedzieć. Jak to, nie wytłumaczyła wam? Powiedziała, czego potrzebuje do odczynienia klątwy. Ale jak chce to zrobić, już nie. Mimo próśb. Podejrzane. Cieszę się, że to dostrzegasz. No dobra, to gdzie są wszyscy? Eskel poluje na widłogony. I tak trzeba je wytępić, nim się namnożą. A że Yennefer chce z nich destylować jakieś składniki, jak to mówią, dwie pieczenie na jednym ogniu. Lambert jest jeszcze w zamku. Zbiera się w góry, żeby napełnić filakterium energią żywiołów. A Yen? Rozkłada megaskop. Chciała mnie zagonić do pomocy. Miałem biegać jakimś pikającym ustrojstwem, szukać czegoś. Ale za stary jestem na takie głupoty. Pójdę się z nią przywitać. Dobrze. Tylko nie spodziewaj się, że ci się rzuci na szyję. Co, jest nie w sosie? Boże, płotka! Płotka, what the fuck? What the fuck, płotka? A jak na nią wsiądę? O, naprawiła się. Nie chciałam tak. O, lipka popsułam. A pa, jak to ogląda pomóż Jennifer, porozmawiaj z Lambertem. Ojej, ale dużo do roboty. Tylko ja chciałam zrobić jakieś zadania poboczne. Żeby widłogona, okej, okay, mam tutaj widłogony do ogarnięcia. Tylko, nie tak chciałam. Chciałam to kliknąć. To wszystko się pojawiło jako zadania główne. A ja sobie wezmę teraz te zadania poboczne i klikniemy sobie od tego, bo to już mamy na samym końcu do zrobienia. W sensie ostatnią rzecz tutaj do zrobienia. Więc się opłaca. Spacyjka, Nowigrad, Ryneczek. Długie poszukiwania Ciri doprowadziły. No. I jesteśmy. Deszcz pada, noc jest. Spotkaj się. Okej. Nie ma, że o jakiejś tam konkretnej godzinie. O 12 w południe, czy coś tam przy zachodzie słońca. Nie. Po prostu w knajpie siedzi. Sierpowy, szmatę! Sierpowy! Halo, dzień dobry, to ty? To ty. Geralt, wiedźmin i poławiacz pereł, proszę. Twoje pieniądze, zasłużyłeś na nie. Bez to nie było żadnego podstępu? Rady.
Warto było? Myślę, że tak. Letcie jest chyba miło. Chyba? O! Ja myślę, że jej miło. Inaczej byłaby z niej niezła niewdzięcznica. To trochę bardziej... O, już nie żyje? Widzisz, Letta jest chora. Coś z głową. Zaczęło się od kłopotów z pamięcią, potem przestała poznawać ludzi, nawet mnie. A teraz już nawet nie mówi. No sadyk. Myślałem, że jak zobaczy te perły, coś się w niej obudzi, że się chociaż uśmiechnie. Wiesz, często mówiliśmy o tej głupiej obietnicy. To był taki nasz żart, tylko nasz, od lat, ale nie zadziałało. Przykro mi. Mnie też. Bywaj, Geralt, szerokiej drogi. No, wiedziałam, że to już takie na wykończeniu zadanko, więc teraz zobaczmy chyba coś jeszcze było takiego. Bardzo cenny róg. Odnajdź złodziei i odzyskaj skradziony róg. A tutaj co to jest? Rynsztunki. Nie. To tutaj jest. Nieuchwytny złodziejaszek. Też jest na 13. Leśnica. To jest przecież przesłuchanie światła, ale to jest zabicie potwora. Potwór z bagien. To zabija we mgle. No może zróbmy to. Musimy iść i się teleportnąć. Gdzie tutaj jest teleporcik? Jesteśmy na ryneczku, więc tutaj jest teleporcik. O. Na tej tablicy zawsze było dużo ciekawych rzeczy, zobaczmy. Festiwal Kultury Nilfgaardzkiej odwołany. Z bólem informuję, że w świetle ostatnich wydarzeń zapadła decyzja, by odwołać Festiwal Kultury Nilfgaardzkiej. Upomnienie czcigodnych mieszczan upomina się, by przed opróżnieniem nocników i kubów z pomyjami ostrzegali o rzeczonej czynności znajdujących się pod ochronami przechodniów. To też czytaliśmy. Trismerigold. Towarów nie macać, to też czytaliśmy. Techu płatnerzy, tak, to też. O, nie ma nic nowego. Co za smutna rzecz, żeby się tak dowiedzieć. Iż nie ma nowej karteczki. Musimy poszukać jakichś nowych tablic, takich wiecie, nietykanych, dziewiczych. Tak zwanych złotych tablic na mapie. Tutaj jest ten. Dynks? No dajcie mi tego dynksa. Dobrze, że istnieje tutaj coś takiego jak, kurczę, szybkie podróże. Powiedzmy, szybkie podróże. Sierociniec. A, to tutaj! O kurde, dawno tam mnie nie było. Pisać? Kurczę, nie wiem, czy po nocy powinnam łazić. Może poczekamy tak sobie do rana. Dobra, i musimy zobaczyć, co zabija we mgle. Gaduję, że to będzie mgla. Musiałam na chwilę zapauzować i w ogóle czekam na kuriera. Ale już czekam i go nadal nie mam. Więc... Siedzę jakoś tak krzywo, ale no trudno. O kurde, nie! Ignie na ich wszystkich. Ja lubię patrzeć, jak wszyscy płoną. W ogóle te bagna to takie lightowe w porównaniu do tych z Wiedźmina pierwszego. Jego, kurczę, utopiec obok utopca się gnieździł. Tam się tylko utopce przy dupie kręciły. Te bulbazaury cholerne wybuchały. Boże, jak ja tego nie lubiłam. Ale wiecie, co jest najgorsze? Że gram tego Wiedźmina 3 i tak dalej. I ja mam zawsze takie, ale bym sobie zagrała Wiedźmina 1. Ale bym sobie pobiegała po tych bagnach. Nieźle.
Tylego jeszcze? Nie. 53 kroczki. Okej. Okay. Kot mi tutaj też leży i za bardzo myszką nie mogę ruszać. Iluzja. Bo... śpi. Kamień? Ślady pazurów są różne, czyli żeruje tu kilka osobników. Tropy były ukryte magią. Robi się ciekawie. Czyli to nie będzie jakiś zwykły mglak? Okej. Okay. Muszę iść po tych śladach? Chyba tak. To nie jest zwyczajna mgła, ten zapach. Jakby metaliczny. Uciekać, bo się uduszę. Zdążył wyciągnąć broni. Otwór musiał uderzyć z ukrycia. Wygląda na to, że mam do czynienia ze starym mglakiem, który chowa się za iluzją. Co? Po co mi to? Mglak, który się... Nie, no nie mogę, nie mam miejsca. Czekaj. Przesuń się chociaż, żebym mogła myszką ruszać. Jezusie. Butelka wody. Nice. Czy to jest miejsce, w którym śpi mglak? To jest dom mglaka? Morty, teraz będziesz niezadowolony, że cię przesunęłam. Patrzmy. To jest mglak. I gdzie on jest? Powinnam gdzieś tutaj widzieć zaraz jakieś... O, tutaj jest zilluzjowana ściana. Okej. Okay. Loreny. Jest. Jakie ładne. Mglak. Ja bym sobie w ogóle postawiła tutaj Irdena. Cholera, no. Nienawidzę tego systemu stawiania tego cholernego znaku. Nienawidzę, naprawdę. Lubię ten Irden, za to jak działa, ale to w jaki sposób Geralt go stawia jest tragiczne, nie? Dranie są silne. To chyba przez tę mgłę. Mutagen. Okej, jeśli będzie ich tutaj więcej. Wyborny miód. Fundi! O. No dobra, skaż tam, Gerwand. Muszę tak ciszej mówić, bo muszę nasłuchiwać, czy mi kurier nie będzie pukał w drzwi. No nie, no ogon. Morty! No nie klikaj mi! Musisz stąd wyjść. I'm sorry, but musisz stąd wyjść. O, to tamten nie był tym oficjalnym mglakiem. O, to jest jakiś zombie mglak. Co to jest? Co to jest? Ignis Fatuus. Przeklęty mglak. Niech do mnie podejdzie. Nie będzie do mnie podchodził. O, trafiłam go. O, jak mnie na dupca! Boże, cholera! Zniknął mi Irden. No, chodź tu! Chodź, chodź! Chodź do mojej pułapeczki!
On nie chce do mnie podejść. Jakby go tutaj ładnie zwabić. Powinnam gdzieś tego Irdena bliżej postawić po prostu. Tak sobie myślę. Może tu. Mam duży zasięg mam. Irdena. O! Bij go, Gerwan. Powieszę sobie twój łeb. Dobrze nam idzie. Podejdźmy do Irdena. Łyknijmy jaskółkę. Będziemy bezpieczni. I teraz postawimy nowego. Pana to. No nie postawił mi się, no! Nienawidzę tego. No dobra. Chodź tu. Mglak Zero, to są jego jakieś marionetki? Te mglaki to są takie mocne, kurczę, że tak to ujmę. Ja bym się od razu kimnęła, bo zużyłam te wszystkie kurde eliksiry. Zobaczmy. Czy mamy tutaj coś jeszcze, czy po prostu musimy już oddać questa? No trudny był ten mglak, taki... Kurczę, mocno bił strasznie. Odbierz nagrodę za mglaka. Dokładnie, musimy iść i odebrać na... Mamy tutaj zaznaczone, którędy się wychodzi. Właściwie co, ta jaskinia ma dwa wyjścia? Konik! Przydechły! A tu ziomek! No dobra. Chodźmy tędy. Tu sobie wyjdziemy. Wyjście. Nice. Daleko mam? Nie tak daleko. Powinno być git. Zbieram sobie kwiatki po drodze. Statek. Deczek tam stoi. Dużo tej mgły tutaj jest. Czy mglaki wytwarzają mgłę, czy mglaki po prostu korzystają z mgły, która już jest? Lesław. Jakieś wieści? Dawaj pieniążka. Otwór zabity, mgła się rozwiała. Ha, to się czyli to mglaki wytwarzają. No, zasłużyliście na nagrodę. Proszę, i szerokiej drogi. Moment, dałeś mi mniej niż uzgodniliśmy. Bo, panie Wiedźmin, ja przez te bestie torfu kopać nie mogłem. A rodzinę trzeba było wyżywić. Ledwie garść koron mi została, a jeszcze nowe narzędzia muszę kupić. Miejcie litość, ja zapłacę, dwa razy więcej zapłacę, ale za tydzień jak się od dna odbiję. Niech będzie. Faktycznie dostaniemy dwa razy więcej, jak przyjdziemy za tydzień? Że cię odpuszczę, to czeka cię niemiła niespodzianka. Dziękuję, panie Wiedźmin, pięknie dziękuję. Niech wam melitele w ja mogę teraz tutaj przemedytować tydzień? Masz tylko tydzień. Wróć za tydzień. Pana to. Na twoim tutaj polu będę medytować. Tydzień będę medytować, rozumiesz to? Nie mogę tego zrobić? Dlaczego? What the fuck? Nie mogę tak blisko niego, czy co? Muszę sobie tutaj odejść. Dlaczego nie mogę medytować? To jest. Nie rozumiem, dlaczego nie mogę medytować? Przecież jest pogodnie, jest ładnie.
To, że tu jest niebezpiecznie, czy co? O, teraz jest git. Pana to, ja tutaj będę medytować tydzień. Zaraz zobaczymy, czy dostanę więcej hajsu. Będę zdziwiona, jeśli dostanę. On pewnie będzie miał znowu jakąś wymówkę. Czy Geralt będzie mógł go wtedy zabić, czy co? O Jezu, przestałam liczyć dni. Chyba 3 teraz były. Albo 4? To jest 5? Ja mam problem z liczeniem, jeśli zaczynam mówić. Jeszcze jeden sobie przemedytuję, tak na zaś. Albo 2. Nie mam pojęcia, z której godziny zaczęłam. To jeden pełny dzień i jeszcze do rana, żeby po nocy nie łazić. A co mi tam? Panie Wiedźmin. Na pewno już tutaj tydzień siedzę. O! Mogę wrócić. Zobaczmy. O, jeszcze go okradnę po drodze. Wiedźmin, witajcie. A no, dzień dobry. Gdzie moje pieniądze? O tu, 2 razy więcej, tak jak się umówiliśmy. Kto jak kto, ale ja dotrzymuję słowa. Za drugim razem, ale mniejsza z tym. Dzięki. I niech ci się wiedzie. No dobra, to się zaskoczyłam. Pozytywnie. On jeszcze ma jakiegoś questa? Nie widzicie, panie. Ja nic nie zrobiłem. Nie widzicie, panie. Jak się cyka, chłop. Dobra, zobaczmy. Nie. 19 level to... Ojoj, my mamy tutaj jeszcze, słuchajcie, na przykład bardzo cenny róg. I ja bym to sobie teraz zrobiła, a przynajmniej zaczęłabym sobie to robić. I gdzie jest najbliższy znacznik? Na pewno nas prowadzi do najbliższego znacznika, bo trzeba się tepnąć na Skellige. Więc spoko. Wydałoby się też naprawić miecz. Zatańczmy. Ach, jednego utopca to... To mogę. O kurczę, jest ich więcej. Co mi po popsutym mieczu, jak to i tak jest wystarczająco, żeby ich podobijać. Kurde no. Leć, Geralt. No przecież już, po co ty się odwracasz? Kyrwan, proszę. Wychodzenie z walki jest tutaj pewnym problemem. Co to za trup? Dobra. Tyk. Wyspy Skellige. Czy mam znacznik jakoś bliziutko? No tak, nawet powiedzmy. Stąd czy stąd będzie nam łatwiej dojść? Chyba to. Długie poszukiwania Ciri doprowadziły Geralta. No i zobaczmy. Są harpie niestety. Nie mogę medytować, bo jest niebezpiecznie. Ale ja chyba, nie wiem, będę miała w nie trochę wywalone. Kurwa, gdybyś był łaskawy się nie turlać, tylko biec. To by było super, wiesz? Czy to jest ta chata, z której wyprowadził się ten chłop, który był przeklęty przez... Jak on się nazywał? Kończmy to. To nie był on. No już bym mógł się przestać turlać, naprawdę. O, jest git. Nareszcie. Takie nagłe spadki mnie stresują, żeby Geralt przez przypadek się nie zabił. Ale nieprzyjemna wyspa. Tu już byliśmy. O Jezus! Gdzie mam iść? Jest ten gość, do którego mam pójść? Chyba tak. Zjedź, Gerwant. No, zobaczmy. To jest jakiś
A, to bandyci są! Jezus! Ja nie wiedziałam, myślałam, że ja tu idę z kimś pogadać, czy coś. Zbierzmy im ich może jakoś tak w kupę i teraz ładnie podpalmy. Na pewno ktoś zaraz będzie do nas strzelał, bo to zawsze tak jest. Ale jak się ładnie przystypalą! Nie, Gerwant, ale brzydko wlazłeś. Myślałam, że ich tak, wiecie, wejdę w środek i potem i po prostu dobiję już. O kurde. Tak nie chciałam. O nie, tak też nie chciałam, tym bardziej. Sporo ich tu jest. Ale jak z łapami majtają? Nigdy się nie nauczycie. O, jak się spalili. Są dość mało odporni na ogień. Kto by pomyślał? A, to ten teraz kapitan. Renegat. Uj, jak mu łapkę odciął. To na szczęście. Ale ich tu teraz dużo. Jelenia skóra. Gdzie jest ten renegat? Oreny. Mała pałka, to nie. Znaczy, ja nie oceniam, ale no nie. Nie o to chodzi. Przedmiot magiczny. To chyba nie tutaj. Ups. Tutaj gdzieś będzie? Ten róg? Czy co? Czołek? Znajdź. Skradziony róg. Tu pewnie w skrzynce będzie, ha? No dawaj, 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 dawaj. Jest! A, tylko nie podniosłam, bo jestem dzbanem. No weź, no błagam. Dziennik złodzieja. Ja, Kiar, syn Knuta, po dwakroć okryłem się hańbą. Po raz pierwszy, gdy uciekłem z pola bitwy w strachu przed śmiercią, tarcza, którą wyrzuciłem, spoczęła na dnie bagnisk. Iż aż po Ragnarok będzie świadectwem mojego tchórzostwa. Drugi raz, gdy za namową Orna dwie głowy pomogłem wykraść róg Holgera czarnej ręki. Orn myśli, że chce sprzedać róg przemytnikom, ale tego nie zrobię. Jeśli mam żyć jako złodziej i rabuś, wolę nie żyć wcale. Jedyne, co mogę zrobić, by odzyskać honor, to zwrócić róg tam, gdzie jego miejsce. Do rodowych włości. Matthios, któremu Holger powierzył odzyskanie rogu, ma rodzinę niedaleko tych klifów. Mam nadzieję, że przyjdzie tu wkrótce na święto równonocy. Wtedy mógłbym oddać mu skradziony róg i poprosić, żeby wstawił się za mną u Jarla. Aby tak się stało, no... prawie. I teraz musimy odnieść róg. Dobra, zobaczmy, gdzie jest najbliższy teleport. Tutaj. A my musimy to odnieść aż tutaj. Oj, nie chciałam tego robić tutaj nowego znacznika. Dobra, to chodźmy. A, no tak, bo ja muszę po tych skałach cholernych przejść. Dobra, ja już dojdę tam. Najpierw sama po prostu. Po co wy macie tutaj patrzeć, jak Geralt biegnie? Jeszcze musiałam oczywiście pokonać wszystkie harpie, które latały w okolicy, bo nie mogłam kliknąć wtedy na ten... O! Kaźnik cholerny. Jesus Christ. Jak już pod górę, to w ogóle. Dobra. Gdzie jest ten gość? O Boże. Zabije się tu. Dobra. Dobra, nie zabijam się. Jest dobrze. Mój kot krzyczy. Nie wiem, czy słyszycie. Jezu, Geralt, jaki kurde parkour! Dobrze jest. Gdzie on jest? Ten tu? Tak. Witaj, podróżniku. Odzyskałem róg. Odzyskałem skradziony róg i zabiłem złodziei. Szkoda ich, to nie byli źli ludzie. Nie dali mi wyboru. Co z nagrodą? Bierz i następnym razem zapoluj na potwory. Nie będę na plecach dać. Och!
bardzo cenny róg. Dobrze, i dalej będziemy sobie podróżować już w następnym odcinku. I tak, duszno. Dlatego zostaw subika, lajka i miły komentarz. I widzimy się już niebawem. Pa!